Wojciech Skowroński, witam Państwa. A dziś w wydarzeniach. W drugim liceum wspominano profesora Mariana Zembalę. Był ambasadorem naszej szkoły, wieloletnim przyjacielem, który nas wspomagał, wspierał swoim autorytetem. Uczniowie liceów uczestniczyli w forum doradztwa zawodowego. Tu też można zadawać pytania, pani też wszystko tutaj tłumaczy na prezentacjach, więc uważam, że to jest bardzo wartościowe. W drugim liceum ogólnokształcącym imienia Wojciecha Kilara w Zabrzu odbyło się uroczyste spotkanie, w czasie którego uczczono pamięć o profesorze Marianie Zembali. Dodatkowo wydarzenie połączono z 8. rocznicą podpisania przez szkołę porozumienia z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca. Mamy podwójną uroczystość. Po pierwsze, chcielibyśmy uczcić pamięć profesora Mariana Zembali, który był ambasadorem naszej szkoły, wieloletnim przyjacielem, który nas wspomagał, wspierał swoim autorytetem i inspirował do pracy. I takie też pełne wspomnień o profesorze było to spotkanie. Jestem pod ogromnym wrażeniem młodzieży, która dziś nas zaprosiła do drugiego liceum ogólnokształcącego, żeby wspomnieć wybitnego człowieka. Człowieka, który przede wszystkim kochał ludzi, kochał pacjentów, dla których nie liczył godzin, podejmował ogromne wysiłki. Ta młodzież, która przecież potrafi pięknie na luzie żyć, a dziś w skupieniu potrafiła pięknie opowiadać nie tylko o profesorze, ale o inicjatywach, które profesor podejmował. Pan profesor ciągle mówił: musimy razem. Pani prezydent, mamy do zrobienia ważne zadanie. Musimy budować nowe, kolejne obiekty dla chorego. Musimy razem zadanie wykonać. Pozostawił to piękne Śląskie Centrum Chorób Serca, gdzie znowu razem lekarze pomagają drugiemu człowiekowi. Uroczystość w drugim liceum była podwójna. Świętowano bowiem także 8. rocznicę podpisania umowy z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób Serca. Umowy, która obowiązuje nie tylko na papierze, ale i w praktyce. Ta umowa zobowiązuje nas do udziału w wolontariacie na rzecz podopiecznych Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca. Zobowiązuje to oczywiście takie słowo bardzo oficjalne, ale ono kryje w sobie to, że młodzież naszej szkoły pomaga przeżywaniu różnego rodzaju traumatycznych niekiedy wydarzeń młodym podopiecznym fundacji. To są często dzieci przygotowywane do przeszczepów bądź po przeszczepach, które są odizolowane od świata, a kontakt z młodzieżą sprawia, że stają się po prostu weselsze. Młodych ludzi do wolontariatu namawiać nie trzeba. Bardzo lubię pomagać innym i właśnie kiedy dostaliśmy taką propozycję, to wiedziałam, że to będzie dla mnie właściwe. No to za każdym razem, kiedy dostajemy od pani informację, że coś jest do zrobienia, to staram się pomagać, nawet kiedy to są weekendy, albo po prostu kiedy mamy taką możliwość, to jedziemy tam i staramy się pomagać dzieciom. Wolontariat to przede wszystkim pomoc innym, a według mnie to jest najważniejsza wartość, jaką powinniśmy się kierować w życiu, żeby właśnie pomagać. Daje mi duże doświadczenie. Uczę się wtedy, jak rozmawiać z ludźmi, jak zachowywać się w różnych sytuacjach i myślę, że to dużo daje. Głównie pomagamy dzieciom. Sprawiamy, że się uśmiechają, że ich czas tam spędzony jest przyjemniejszy i nie myślą tylko o tych negatywnych stronach pobytu tam. Jak to jest przynosić uśmiech na oddział? Jest to wspaniałe uczucie, naprawdę coś, co powinniśmy czuć często. Zawsze mówią tak, są pomocni, uśmiechnięci, przede wszystkim ta młodość i jeżeli młodzi, uśmiechnięci ludzie i uczniowie idą do małych dzieci, pacjentów, którzy są cierpiący i widzą tą radość, te dzieci zapominają o tym, że są chore. Także to jest najpiękniejsze. Chcieliśmy podziękować młodzieży za to spotkanie. Młodzież była zawsze związana z profesorem. Profesor był żeglarzem, szkoła pod żaglami, to było takie jego też przesłanie dla młodych ludzi, których wokół siebie gromadził, ucząc współpracy, pokazując, że trzeba mierzyć się z wyzwaniami. Jeżeli pracujemy razem zespołowo, to z różnymi wyzwaniami możemy sobie poradzić i żeby osoba mocniejsza mogła wspomóc tą osobę słabszą. I młodzież tej szkoły uczestniczyła w wielu akcjach przeprowadzonych przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca.
na rzecz i najmłodszych pacjentów, i na starszych pacjentów Śląskiego Centrum Chorób Serca. I to było dla profesora zawsze bardzo ważne, że działała ta młodzież razem i wspierała tych najbardziej potrzebujących. Licealiści ze śląskich szkół zostali zaproszeni do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zabrzu, aby uczestniczyć w forum doradztwa zawodowego, w czasie którego mogli bezpośrednio zapoznać się z interesującymi przyszłościowymi zawodami. Wybór przyszłej ścieżki kariery nie należy do prostych decyzji. Wielu młodych ludzi po ukończeniu szkoły spotyka się z problemem. Co dalej? Aby wyjść uczniom naprzeciw, w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zorganizowano Forum Doradztwa Zawodowego, które rozpoczęto wykładami przybliżającymi tematykę rynku pracy, a także przyszłościowych zawodów. Uważam, że jest to bardzo fajna też taka inicjatywa, bo oni są troszeczkę też jako uczniowie zagubieni na tym rynku pracy, który jest w tej chwili tak dynamiczny, szczególnie właśnie po pandemii. Wiele gdzieś tych zawodów, część zniknęło z rynku, część nowych zawodów się pojawiło i tak jak widzimy, są też nowe zawody przyszłości, dzięki którym myślę, że tutaj młodzież mogła się o tym dowiedzieć i już będą jakby na własną rękę poszukiwać dodatkowych informacji. Ale też chcieliśmy to doradztwo zawodowe też przedstawić w takiej formie właśnie ciekawszej, przystępnej, gdzie naprawdę wykładowcy są tutaj bardzo profesjonalni, profesjonalnie pokazują też ten rynek pracy. Elektroradiologia, masaże, podologia czy higiena stomatologiczna. Oprócz wykładów odwiedzający mogli liczyć także na praktyczne zajęcia i pokazy we wszystkich kierunkach nauczania w szkole. Widzicie? Natomiast zobaczcie, jak pięknie widać, jak przezierne jest szkliwo. Uważam, że to jest bardzo fajna opcja, ponieważ wielu z nas ma różne doświadczenia i swój jakby sposób myślenia na temat jakiegoś zawodu. I potem dzięki właśnie takim praktycznym zadaniom jak teraz można dosłownie zobaczyć, na czym to polega. I też no, tu też można zadawać pytania, pani też wszystko tutaj tłumaczy na prezentacjach, więc uważam, że to jest bardzo wartościowe. Możliwość bezpośredniego zetknięcia się z zawodami ma dużą szansę, aby pomóc młodym ludziom w odnalezieniu się na rynku pracy, który jak wiadomo jest bardzo zmienny. Ludzkość przeżyła wiele różnego rodzaju rewolucji. My w tej chwili jesteśmy w okresie rewolucji sztucznej inteligencji. Nie do końca wiemy, jaki będzie tego skutek, ale na pewno będzie ogromny skutek na rynku pracy. I nie wyobrażamy sobie nawet dzisiaj, jak rynek pracy będzie wyglądał za lat 20. Młodzi ludzie dzisiaj, zastanawiając się nad wyborem swojej ścieżki zawodowej, powinni to brać pod uwagę. Oczywiście pomimo tej niepewności warto się spotykać, warto rozmawiać, warto się zastanawiać, no i warto uświadamiać sobie pewne procesy, które będą zachodziły. I na pewno takie spotkania są niezwykle pomocne, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy muszą podjąć decyzję, co w przyszłości będą chcieli robić. Jak zwykle w czwartek zapraszam Państwa na przegląd prasy. Przegląd dzisiejszej prasy pozwolą Państwo, że zacznę od informacji, która przyda się wszystkim mieszkańcom, a także osobom, które przyjeżdżają na przykład w odwiedziny tutaj do Zabrza. Otóż ponownie uruchomiony został stacjonarny punkt informacji o mieście mieszczący się przy ulicy Powstańców Śląskich. Można w nim uzyskać informacje o zabrzańskich zabytkach, muzeach, a także o odbywających się w mieście imprezach kulturalnych. Obsługa służy pomocą w kwestii wyszukania połączeń komunikacyjnych, a także informacjami o noclegach i punktach gastronomicznych. Warto, proszę Państwa, zapamiętać, punkt informacyjny znów działa przy ulicy Powstańców Śląskich. A teraz, korzystając z dzisiejszej lokalnej prasy, o dwóch ważnych wydarzeniach. To będzie takie zaproszenie do tego, co przed nami już niebawem, bo za tydzień, 29 marca o 19 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu zabrzmi muzyka jednego z najwybitniejszych kompozytorów, Ludwika van Beethovena. W ramach tej 27 edycji usłyszymy także koncert fortepianowy F-moll op. 21 Fryderyka Chopina, Glory of Downing koreańskiego pianisty Yang Hyo Lee, a także piątą symfonię koreańską Krzysztofa Pendereckiego. Pięknie się to wszystko zapowiada, oczywiście o tym wydarzeniu jeszcze wielokrotnie będziemy mówić, no i przekazywać później relacje. Teraz słów kilka o tym, co za miesiąc, ale to też ważne wydarzenie, dlatego z wyprzedzeniem o nim informuję.
Mowa o 13. Międzynarodowych Targach Turystycznych. To wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się 21 i 22 kwietnia. W tym roku państwem partnerskim targów będzie Bośnia i Hercegowina, która zaprezentuje swoją ofertę turystyczną i kulturalną. Będzie można spróbować specjałów, z których słynie ten kraj, zobaczyć występy artystyczne przybliżające bałkańską kulturę. Po raz pierwszy do współpracy zaprosiliśmy też miasto partnerskie, którym został Ogrodzieniec. Udział w targach potwierdzili przedstawiciele instytucji obiektów dziedzictwa przemysłowego, muzeów, a także miast i regionów, m.in. z Polski, Czech i Słowacji. Jak co roku na odwiedzających czekać będzie wiele atrakcji, warsztatów, pokazów, no i oczywiście degustacji. A przegląd prasy chciałbym zakończyć też bardzo ważną informacją, bo dziś obchodzimy Światowy Dzień Meteorologii. Upamiętnia on wejście w życie konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Meteorologicznej dawno temu, bo w 1950 roku. Jej celem jest zapewnienie każdemu państwu dostępu do prognozy pogody. Dzięki temu możemy na przykład zaplanować z wyprzedzeniem w czas. Pogoda jest zawsze. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, kiedy za oknem mamy chlapę, jest deszczowo, nieprzyjemnie. Mówimy wtedy, że nie ma pogody. Pogoda jest, tyle że brzydka. Ona jest zawsze. Ale przed nami piękne dni. Tej wersji się trzymajmy. Oczywiście kwiecień plecień, więc poplecie nam troszkę w tym kalendarzu. Ale rzeczywiście jestem przekonany, że tych pięknych, wiosennych dni będzie zdecydowanie więcej. I tej wersji, tej prognozy pogody długoterminowej się trzymajmy. Dobrego dnia państwu życzę, z dobrą pogodą rzecz jasna. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa dziś w wydarzeniach. Kłaniam się, do zobaczenia.